My jechaliśmy na pożarcie, to była drużyna Barcelony, to była drużyna z, może być z innej planety. Nieosiągalna dla nas drużyn za żelaznej kurtyny, można powiedzieć. I także oni przewyższali nas wszystkim, organizacją, finansami, umiejętnościami. My tylko przedstawiliśmy wolę walki i no, prawie wystarczyło. Rzeczywiście tam remis w Barcelonie był bardzo, można powiedzieć, nieuczciwy, bo tam oni przeważali nas pod każdym względem, w każdej minucie. Tam po prostu się broniliśmy, nie wychodziliśmy można powiedzieć, z własnej połowy, jedna kontra. Wojciech Pachelski na 1-1 strzelił. A tutaj rzeczywiście tak z perspektywy czasu, jak nieraz oglądam ten mecz, wracam wspomnieniami, to rzeczywiście to był mecz, można powiedzieć, dwóch równorzędnych drużyn. Tutaj nie odstawaliśmy aż tak bardzo. Myślę nawet, że byliśmy równorzędną drużyną. No i brakowało tak niewiele, żeby osiągnąć taki sukces. Mecz Barcelona u siebie to była coś niemożliwego. To była drużyna z innej planety. Graliśmy przy pełnym stadionie na Bułgarskiej. Komplet ludzi, atmosfera święta. Wyszliśmy po prostu pokazać wszystko, co umiemy. No, rzeczywiście wyszliśmy, pokazaliśmy nie więcej, jak mogliśmy. Ten remis naprawdę był ogromnym sukcesem. Graliśmy jak równy z równym z drużyną gwiazd, można powiedzieć. Także mało brakowało i byśmy byli już, mogliśmy pokonać tą Barcelonę sobie. No. Wystarczyło jeden strzał, jeden karny. Także tak mało brakowało i byśmy byli, no nie wiem, w niebie. Nie udało się. Ja wiem, że każdy z nas był wyczerpany i zadowolony z siebie. Każdy dał z siebie naprawdę bardzo, bardzo dużo. No, ja myślę, że najlepszym komentarzem do tego jest, jak publiczność zareagowała po meczu. Godzinę po meczu, no może nie cały, ale większość stadionu zapełniona, nikt nie wychodził z tego stadionu. Każdy nie dowierzał, że tak blisko było, że te oklaski, te podziękowania, także kibice naprawdę to docenili.